Rosja wciąż atakuje Ukrainę. Najcięższe walki toczą się na wschodzie tego kraju. Ukrainę cały czas wspiera Polska. Premier Mateusz Morawiecki zainicjował dziś specjalną akcję, która ma pobudzić sumienia Europejczyków. Premier Polski Mateusz Morawiecki zainicjował dzisiaj akcję billboardową pod hasłem Stop Russia Now. To nie tylko sygnał dla Władimira Putina, że nasz kraj nie zgadza się na jego zbrodniczą wojnę. To także sygnał dla Zachodu, który zapomina już o tym, co dzieje się na Ukrainie. To, co dzieje się na ulicach różnych miast ukraińskich, wstrząsa naszymi sumieniami. Ale niestety zbyt krótko, zbyt szybko nasi partnerzy w Europie Zachodniej, Południowej, chcieliby wrócić w jakieś kolejne normalności. A tej normalności wciąż nie ma. Na Ukrainie każdego dnia giną niewinni ludzie, podkreślał premier. Dzisiaj do różnych miast w zachodniej Europie ruszą te wszystkie billboardy. Ta akcja będzie wzmacniana w mediach społecznościowych. Będę jechał także do Niemiec, do innych państw, po to, żeby cały czas przypominać, co strasznego dzieje się na Ukrainie. Ta akcja odbywa się pod hasłem Stop Russia Now. Szef rządu podkreślał również, że konieczne jest wprowadzenie bardziej radykalnych sankcji, ponieważ dotychczasowe rozwiązania nie przyniosły efektów. Sytuacja na wschodzie Ukrainy wciąż jest krytyczna. W nocy wojska rosyjskie ostrzeliwały obszary w obwodzie donieckim wzdłuż całej linii frontu. Walki trwały także w obwodach charkowskim i ługańskim. Na terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego w ciągu ostatnich 24 godzin odparto 8 ataków wroga, zniszczono 9 czołgów, 18 jednostek pancernych i 13 pojazdów. Po południu żołnierze Putina wznowili także ataki w Odessie, gdzie zginęło 5 osób, a 18 zostało rannych, oraz na zakłady Azovstal w Mariupolu. To kompleks przemysłowy, który jest ostatnim bastionem obrońców miasta. W jego podziemiach ukrywają się dzieci. Gramy na telefonie, ale chcemy wrócić już do domu. Chcemy zobaczyć słońce. Nasz dom został spalony. To miejsce wydawało się najbezpieczniejsze. Jesteśmy tu od 27 lutego. Władze Mariupola chcą jak najszybciej ewakuować kobiety, dzieci i starców. W mediach pojawiają się informacje, że w zbiorowych mogiłach w pobliżu tego miasta mogą znajdować się ciała nawet 10 tysięcy osób. Rosyjskie wojska próbują zatrzeć ślady zbrodni i wywożą ciała spod ruin teatru w Mariupolu. Okupanci pakują znalezione ciała zabitych do plastikowych worków, przewożą je traktorami i ciężarówkami do obiektu, gdzie są przechowywane. Stamtąd wywożą je do wsi Manchusz, gdzie zrzucają je do 300-metrowego okopu. Teatr w Mariupolu został zbombardowany 16 marca. Szacuje się, że pod gruzami znajduje się 300 ciał cywilów, którzy szukali tam schronienia. Ukrainie w dalszym ciągu pomagają Stany Zjednoczone. W ramach nowego pakietu pomocy wojskowej Amerykanie mają przekazać ponad 120 dronów. Ten bezzałogowy system powietrzny jest przeznaczony do operacji taktycznych, innymi słowy w dużej mierze, ale nie wyłącznie do atakowania celów. Drony są dostosowane do wymogów ukraińskiego wojska. Stany Zjednoczone rozważają również wsparcie humanitarne dla Polski. Chodzi tu o pomoc w utworzeniu na terenie naszego państwa szpitali polowych dla ukraińskich żołnierzy i uchodźców. Jeśli życzeniem polskiego rządu jest dodatkowe wsparcie dla celów humanitarnych, z pewnością podejdziemy do tego bardzo poważnie. Polska do tej pory udzieliła Ukrainie pomocy wojskowej wartej około 7 miliardów złotych.